wini, gra z królikiem się zepsuła. Wydaje bilety nawet jak się nie trafi. Zagrajmy, co? W życiu nie gram w gry dla bachorów. A kurtka już czeka. Tak, ale jak nas ktoś przyłapie przy grubym króliku, to zostaniemy pochowani w tej kurtce. Spokojnie, popilnuję, żeby nikt cię nie zobaczył. Mam lepszy pomysł. Ja popilnuję, a ty zagrasz. No dobra. Ale to ty potrafisz się super zamachnąć. Wszyscy tak mówią. Serio? Tak, robisz coś takiego z nadgarstkiem, jakoś podkręcasz, no nie wiem. Tak, to prawda, ale dobrze mnie zasłoń. Wow! Jimmy! Spójrz na kwiatek Cindy! Jest wielki i kolorowy! No i co z tego? Widocznie miał dużo wody. Karl, nie wierzę, że bardziej podoba ci się roślina Cindy niż mój szpinak sprzed 64 milionów lat. No jasne, Jim. Słuchaj, rozwiązała mi się sznurówka. W tamtym kącie! Trudno, nie możemy startować, ale może zarobimy trochę kasy, sprzedając uczestnikom prowiant. Żarcie to najważniejsza rzecz. Co tam, Ali? Może ci pomóc? A może po prostu bawisz się w nietoperza? Poważnie, to pomoc się przyda. O co chodzi? Ali to do bólu typowa dziewczyna. Zmusić ją, żeby gdzieś wyszła bez takich ozdóbek, to jak prosić ślimaka, żeby zostawił skorupę. Wcale nie muszę być typową dziewczyną. Zobaczmy, co tam u wrogów. Nudy. Za to balon Dunstonów, to ciekawa sprawa. Co jest? O, mają mini lodówkę i fotel z masażem. O, antena satelitarna. Ona nie jest zła. Nie możesz jej skreślić. Zrozum, ona trzyma ze Slade'em. Dokładnie jak ty kiedyś, czy wtedy cię zostawiliśmy? Damy jej jeszcze jedną szansę. Jedną. Wyrwiemy ją ze szponów Slade'a. Spróbujemy odzyskać Terrę. Chłopoty! Co jest, Robin? Wkurzyłeś się, bo posłałam do piachu wszystkich twoich przyjaciół? Byli też twoimi przyjaciółmi. Ja nie potrzebuję przyjaciół. Co takiego zrobiliśmy, że nas tak nienawidzisz? Urodziliście się. Obiecałem bestii, że dam ci jeszcze jedną szansę. Szansa zmarnowana. Dokąd jedziesz? Nie teraz, Blue. Mam tylko pół godziny na zakupy. O, zakupy. Mogę jechać? Nie. No co ty, muszę kupić prezent dla pani Foster. Nic z tego, Blue, nie ma czasu. Będę jak błyskawica, słowo, sama zobaczysz. Blue! Dobra. Serio? Tak, byle szybko. Jasne. Dobra, żeby zrobić taki fotel, muszę mieć coś miękkiego do siedzenia, jakąś ramę, która to utrzyma i coś, co się wierci. O! Aha! A kuku. Be, 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 be. Ej, koleś, daj mi to na plecy, dobra? No już. Blery, 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 blery. Teraz dwa. Blery, 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 blery. Masz kolegów? Blery, 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 blery. Biorę ile? Co? Czy to nie czyni go najlepszym robotem bojowym na świecie? Cóż, nie chciałbym się chwalić. Żałosne! Zniszczylibyśmy robot boja, gdyby Moshimo nie ukrył prostackiej maszyny, zanim zdołaliśmy doń dotrzeć. Dlaczego? Bo ten biedak boi się mnie, Bjarna Bjørnsena, najwspanialszego twórcy robotów na świecie! A robot boy boi się ciebie, mojego dzieła, najdoskonalszego robota bojowego. Ja! Ja... Good. I tak chciałem wymienić ten średniowieczny telewizor na plazmę z kinem domowym. Ale najpierw muszę znaleźć robot boya. Wynalazca o powiązaniach przestępczych, Kamikaze, także szuka robot boya i często penetruje te okolice.
Wykazuje szczególne zainteresowanie miejscową szkołą. Chodźmy, Björn! Czas byśmy dali robotbojowi dobrą lekcję! Przegrywania! Ruszamy natychmiast! Ja! Ja, gut, gut! Nigdy niczego nie można być pewnym. No, może tylko tego, że umrzemy. To akurat słaba pociecha. Nagle dowiadujesz się, że starzy zafundowali ci przeprowadzkę do Wygwizdowa. Bo ojciec dostał awans, będzie zarabiał kupę hajsu i stawiał jakąś fabrykę czy innego klocka. Masz to oczywiście gdzieś, tak jak twoi starzy mają gdzieś twoich kumpli, kapelę, dziewczynę i ogólnie całe twoje życie. Nagle masz rzucić wszystko i jeszcze ważne, żebyś się uśmiechał. Bo jak nie, to usłyszysz, że nie masz za grosz wdzięczności. Proszę bardzo. Powinienem wziąć tę puszkę. Mistrz Jo wykorzystałby ją w naszym treningu. Yang, jesteśmy ostatnią dwójką uczniów, którzy są w dojo. I musimy się z tym pogodzić. Yang? To najpiękniejsze miejsce, jakie w życiu widziałem. Całkiem nieźle jak na 4 dni treningów. Ćwiczyłem trochę wcześniej. Z moją siostrą i mistrzem Jo. Nie chce mi się już więcej walczyć. Do roboty! Ale ja wyrzekam się. Nie dam rady. Co? Nie chcę tego zrobić. Zamierzasz wrócić do WUF-u, panienko? Tak, właśnie. I nie używaj słowa panienka jak obelgi. Moja siostra jest dziewczyną i to świetną. Jeżeli mam do wyboru WUF-u panienkę i łosiowego wojownika, to dajcie mi kieckę, bo wybieram panienkę. Przymknij się! Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Serio? Nie, sprzedałam już twoje rzeczy. Odzyskam je. Szybciej, Dojo! Nie martw się. Stary Clay ma zawsze lasso w rękawie. Chodź tu, ptaszku! Pokaż, co potrafisz, Spicer! Makijaż! Ej, Ej, głowa do góry, Clay! Nie ma niczego wstydliwego w poniżającej porażce! Pamiętaj, każda porażka uczyni cię na przyszłość odporniejszym! Tak, dzięki. Ale w życiu nie myślałem, że się okaże aż takim mięczakiem. Mam większy dół niż kleszcz uczepiony ogona świstaka. Jedną chwilkę, Cooper! Widzisz? Zero strachu. Czarki! Chyba się nie wyspałem. Spałem normalnie jak pchła na wierzgającym kundlu. Jak tak można? Jakiś skandal. No nieludzkie traktowanie. Spokój. Molegułak okazał nam tylko napisać haiku. 5 sylab, 7 sylab i znów 5. Przecież to banał. Skąd? To jest trudne. Trzeba liczyć sylaby i jeszcze pisać. Powiedziałeś haiku. Jak to haiku? Właśnie ułożyłem wiersz bez takich żartów. O, znowu haiku. Widzisz, to nie takie trudne. Nie takie trudne? Ha, ty coś kręcisz, Malina. Ten gość to bestia. Znów ułożyłeś haiku. No facet się na nas wyżywa normalnie. Na jutro proszę przeczytać strony 200 i 201 waszego podręcznika. Żyj jak to dwie? Całe? Dzisiaj na fizyce macie zważyć ten podręcznik. No, jak to zważyć? Wykluczone. Dzisiaj omówimy sobie różne zaimki, między innymi co i to. Że jak? Do czego mi to potrzebne, co? Teraz rozumiesz, a na dodatek jeszcze ciągle coś opowiada i wyjaśnia, na czym coś polega. Za kogo ten facet się uważa? Może za nauczyciela? A właśnie, w głowie mu się przewraca. Ale gdyby sobie pojechał, papa, na trochę, dadzą nam zastępstwo. A zastępca nie każe nam robić nic a nic. Mówię ci, ale będzie bal! Będzie bal. Mało czasu, ale dam radę.